Witajcie, moi drodzy. Dukat z tej strony. Tytuł filmu nie jest żadnym clickbaitem. Dziś ekspresowo opowiem wam, jak można zdobyć aż 33 normalne klejnoty dziennie i co najlepsze, 24 z nich nie są przypisane do postaci, dzięki czemu można je później sprzedać na markecie. Zapraszam do oglądania. Nie przedłużając. 12 normalnych nieprzypisanych klejnotów można zdobyć wykonując aktywności PvE, czyli podziemia, farmy w otwartym świecie, ukryte siedliska i tym podobne, będąc w czteroosobowej grupie. Jeśli gracie w większości solo, tak jak ja, to świetną metodą do zdobycia tych klejnotów są losowe podziemia. Więcej o tej mechanice w jednym z moich poprzednich materiałów, do którego link macie w opisie filmu. Następne 9 normalnych nieprzypisanych klejnotów można zdobyć pokonując strażników w ukrytych siedliskach. Muszę jednak zaznaczyć, że nie ma 100% gwarancji dropu klejnotów z każdego strażnika, więc czasem potrzeba ukończyć więcej niż 9 ukrytych siedlisk, żeby osiągnąć ten limit. W ukrytych siedliskach można ponadto zdobyć kolejne 9 normalnych klejnotów za wykonanie zadań. Te klejnoty będą jednak przypisane do postaci i nie sprzedamy ich na markecie. Ostatnie 3 nieprzypisane klejnoty można zdobyć łowiąc ryby. W tym przypadku drop bazuje zupełnie na losowości, więc musicie sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto poświęcić na to czas. W sumie daje nam to 33 normalne klejnoty dziennie, 24 nieprzypisane i 9 przypisanych. Jest to więc świetny sposób na zarabianie platyny. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy ekspresowy materiał, zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz taktycznego komentarza pod filmem. Jeśli natomiast chcecie poznać więcej ciekawostek ze świata Diablo Immortal, zapraszam do pozostawienia subskrypcji na kanale. Dziękuję bardzo za uwagę, na dziś to wszystko, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!